Mimo że wybory 7 kwietnia to już historia, to jeszcze nie napisany został jej ostatni rozdział. Trwa oficjalne liczenie oddanych głosów na radnych gmin, miast, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów czy prezydentów. A jest co liczyć, bo frekwencja w całym kraju wyniosła ponad 51%. Delegatura PKW w Katowicach potwierdza, że frekwencja w województwie śląskim była lepsza niż w wyborach w 2018 roku. Karolina Komada. Aktywny udział w wyborach samorządowych to nie tylko możliwość kandydowania, ale przede wszystkim możliwość wskazania swojego przedstawiciela. Wybory tak samo ważne jak do Parlamentu Europejskiego, jak do Sejmu. To jest nasza mała ojczyzna i dlatego obowiązkowo przychodzimy i to jest dla nas i obowiązek, i przyjemność, i przywilej. Podobnie jak pani Barbara myślało prawie 50% mieszkańców województwa śląskiego, choć w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach wciąż trwa sprawdzanie protokołów, komisarze potwierdzają, że frekwencja wzrosła. Na godzinę 9 ta frekwencja w województwie śląskim wynosiła około 49%, natomiast jeżeli chodzi o delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, delegaturę w Katowicach, to wynosiło około 47%. No i jeżeli chodzi o miejsce, gdyż używając nomenklatury sportowej, no fascynuje nas miejscowość Irządze, która miała najlepszy wynik, jeżeli chodzi o cały kraj. Mimo że w większości lokali wyborczych panował spokój, zdarzyło się kilka incydentów. W Częstochowie wśród poważniejszych incydentów Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że przewodnicząca jednej z komisji była nietrzeźwa. Mieszkańcy wiedzą, co mają robić, chociaż jedna pani tylko zapytała, czy można skreślić dwóch kandydatów. Do tej pory przebiega bez zakłóceń, chociaż był jeden taki przypadek, żeby panu jednemu, który chyba nadużył chwilowo alkoholu, żeby mu pomóc, ale pouczyliśmy go i sobie pan sam poradził. Innych poważniejszych naruszeń przepisów nie stwierdzono. Najgorsza frekwencja była w Bytomiu.